Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maruk Obragi, a przed wami kolejny materiał z gry Resident Evil Village. Gramy na najcięższym, słuchajcie, poziomie trudności, czyli Wioska Cieni, i to jest NG0, czyli pierwsze przejście. Mam nadzieję, że materiał będzie się wam podobał. Zapraszam do oglądania. No, a to mamy jeszcze tą zagadkę. Sobie też ją rozwiążemy. Sobie też ją tutaj rozwiążemy. Dobra, tutaj mamy tą kulkę, to sobie ją użyjemy. Tylko jeszcze, o, to jest to, kulka syreny. No bo co ja mam tu zrobić? Tu sobie idzie kulka, tutaj. Dobra. Problem w tej zagadce jest taki, że nie za bardzo widzę. Nie mam pełnego kąta widzenia tej kulki. Dobra, teraz kulka jedzie tutaj, na spokojnie. Teraz tutaj. Dobra, teraz tu. Ale tu jest dziureczka, żeby nie wpadła. Czy przepaść. Okej. Okay. Teraz nie widzę, co się w ogóle z tą kulką dzieje. Dobra, teraz tak. Okay, teraz tak, tak. Tak. I tak. Okej. Okay. Szmaragdowa czaszka, ojej. To jest chyba trochę warta, co nie? Zobaczmy sobie. To jest chyba troszkę warta. I teraz luknijmy. Na skarby. Mogę połączyć z czymś? Nie. Skrystalizowane ludzkie szczątki znalezione w labiryncie przy wiatrakach. Bardzo cenne. Możemy sobie obejrzeć, ale to jest... kolor zmieniony w porównaniu do tych gorszych itemków, które możemy sprzedawać, tych kryształów. Ale zawsze coś. Zawsze coś. Ja w ogóle bym chciał ten grę zapisać. Gdzie to w ogóle było? Do tej windy trzeba użyć chyba. Przydałoby się gierkę zapisać. Dobra, akurat mamy w tym miejscu. To sobie zapiszemy. Okej. Okay. Dobra, luzik. Luzik arbuzik. Możesz kamerkę obracać jeszcze, bo możesz przechylać i kamerka też... Aha! O to nie wiedziałem. Dziękuję, Haluś. No nie zwróciłem uwagi. Pewnie tam pisało, że trzeba, znaczy, że można obracać kamerę, ale Maro debil to też czytać nie umie. Nie ogarnął. Ale dobra, dobra, to dziękuję, Haluś. To będziemy później następnym razem będę próbował obracać tą kamerkę. Kamerką, tak, żeby widzieć tam pełny kąt tej kulki. Dobra, tu chyba wszystko raczej jest zrobione. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Także możemy iść w tym kierunku teraz. Chyba w tym kierunku, tak, od tej bramy. Wiecie co, ja sobie wyekwipuję tego shotguna. Szkoda tego magnum jednak. Zamiast magnum właśnie. Mamy na dwa pociski szału nie ma, ale lepsze to niż nożem latać. Tędy. A może ja chcę iść na skróty? Kto to w ogóle namalował? Kto to w ogóle namalował? Tu nie ma przejścia w ogóle. Ciekawe. Tędy. Komu się w ogóle chce bawić w malarstwo? Gdzie wszędzie są wilkołaki. Kolejna informacja. W ogóle to, tak, mamy tą korbkę. I ona nam umożliwia, tu mamy kurki, tu też się można przejść. Umożliwia, o właśnie tutaj trzeba użyć tej korby. Umożliwia nam dostanie się do kolejnych miejsc w grze niedostępnych wcześniej. Tylko żebym ja jeszcze pamiętał, gdzie to było. Tam, gdzie wykrzykniki pewnie. Tutaj też trzeba iść do tego, do tej fabryki, znając życie. No i tyle w tej kwestii. Ale czy tylko w dwóch miejscach tutaj trzeba tej korby użyć? Ale nie jestem za bardzo taki pewny. Tutaj też jest korba. I tutaj pole garncarzy. Tu muszę jeszcze coś umieścić. I się zastanawiam co.
Tam, gdzie to był ten nawiedzony domek tego trzeciego lorda, tej lalki. Tam jest jeszcze jeden skarb. I tego jeszcze nie jestem w stanie ogarnąć. Ale to może po kolei wszystko sobie powolutku, może jakoś do kupy posklejamy. Na razie pójdźmy sobie do tych kurek. Tam, jak mówię, jest pierwsza miejscówka, gdzie trzeba użyć tej korby. Nie zdziwiłbym się, jak coś by mnie tutaj zaatakowało. Na razie spokój. Jeżeli w ogóle od tej strony się dostanę. Jak coś, to od tej przejdziemy. Od tej i od tej. Dobra. No dobrze, pamiętałem, że to jest właśnie ta korba. Ale tej korby wcześniej nie mieliśmy. Dawaj. Okej. Teraz wyekwipujemy sobie nożyk. O, jednym strzałem. Nice. Dobra, drób, drób. No i to wszystko, tylko dwie kureczki niestety, ale tu mamy jakąś drabinkę. Żółty jakiś kryształ. Tutaj nic nie ma, aż dziwne. Taki otwarty klob, aż cię prosi. Zajrzyj do mnie, zajrzyj, tu coś mam dla ciebie. I to nie jest kupa, ale jednak nic nie ma. To chyba jednak kupa była. No dobra. Jeszcze sprawdzimy sobie jeszcze tą drabinkę. Dawaj. Tutaj mogę ciekawego znaleźć. Tam jest jakieś przejście. A tutaj? Teoretycznie tu nic nie ma. No i przechodzimy tu na dach. No to ciekawe. No to ciekawe. No dobra, no to wchodzi. O, tutaj coś mamy. Jest to na mapie pokazane? O dziwo nie. Mamy rubin o barwie gołębiej krwi. Ciekawe, czy ten rubin nie służy do połączenia z tym naszyjnikiem. Aż sprawdzę. Jasne, że tak. Cenę do połączenia. Mały rubin, który jest czerwony jak krew. Można go w coś wstawić. No wiem chyba w co. Połącz. F, potwierdź. Dobra, to jeszcze parę tych rubinów muszę zdobyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, chyba jeszcze jeden brakuje. Z tego tutaj widzę. Ty, kusi mnie, żeby tam jakoś, ale nie wiem, czy tam jestem w stanie wskoczyć. Aczkolwiek no ta postać nie umie skakać, tylko najwyżej może się szybko bronić kontrą, ale z chęcią bym zobaczył, czy jeszcze jest tam dostęp, ale chyba nie. To powinna być animacja sama w sobie, że Ethan przeskakuje. Jeżeli tego nie będzie, to raczej nie jest możliwe dostanie się do górnej części tego budynku. Chyba nie. Powiesz, że robiłeś kąpiel błotną. Dobrze. Dobrze. Ej, no mam dziwne wrażenie, że można tam wejść, ale... Na górę, ale chyba... Chyba nie jest to możliwe. No właśnie, no jak z drugiej strony po jaką cholerę mam tu wchodzić? Jak przecież jestem tutaj od drugiej strony. No dobra. Czyli jednak tam nic nie ma. Mówię, no powinna być animacja, bo tutaj bohater sam w sobie nie umie skakać. Także powinna być animacja, że i ten przeskakuje. Czemu tu jest czerwony, ja się zastanawiam. Możemy to teraz sprawdzić. To się ładnie zrobiło. I gdzieś widziałem na jednym gameplayu, że jeszcze jak była wcześniejsza pora, czyli prawdopodobnie przed trzecim lordem, to dana osoba, która prowadziła transmisję, poszła sobie w jedno miejsce i walczyła z minibossem, jakimś młotem. I coś mi się wydaje, że ja chyba tamto miejsce pominąłem, ale ja wszędzie sprawdzałem każdą miejscówkę. Także
Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie ten miniboss był. Ale on wcześniej szedł, bo nie było takiego takiego słońca. Tylko był taki, tak wiecie, taki klimat, taki zimny, czyli to no, musiało być przed danymi lordami, przed trzecim przynajmniej, przed tym ropuchem. Tędy, tatusiu. Tatusiu? A może bym grę zapisał? Gdzie jest ten sprzedawca? Akurat on jest tu. Gdzie co weźmy, zapiszmy. A zanim pójdziemy tam, gdzie nam każą, bo to mi się nie podoba, co tam. Nie podoba mi się te, nie podoba mi się te informacje namalowane. Siema, Eniu. O, już coś trzyma. Już coś komuś ukradł. Kurczę. Ah, my apologies. I've gotten some new stock. Yeah, co mi tutaj dasz? Przeładowanie, szybkostrzelność, siła ognia. No jasne. Siła ognia, Magnum, dawaj. This simple modification can be done in just a moment. Szybkostrzelność, jasne, dawaj. Przeładowanie, nie. Shotgun. Siła ognia, dawaj. A, nie mogę, 27. Nie wiem czemu. Nie mogę, 27 tysięcy. Dawaj. These hands are more dexterous than one might think. Pistolet, 17 tysięcy. Już mnie nie stać, ale to jeszcze nie koniec. This is all an investment, Ethan. Bo mogę sobie trochę pokupywać i posprzedawać brylancików. Okej. To też posprzedawaj. To też. To nie. Aniołka też sprzedamy, bo nie połączymy go z niczym. To też sprzedamy. Dobra, na nic tutaj mi się więcej, nic więcej nie będziemy sprzedawać. I teraz znowu mamy hajs. W takim bądź razie pistolet siła ognia. 17 tysięcy. I teraz tak, zobaczymy, jak to stoimy z amunicją, bo można było tutaj wbić w pojemność magazynka, wtedy dodatkowe kule. Ale bym się jeszcze nad tym zastanowił. Dobra, zasoby. Coś nowego, gościu, masz. Miny, to na razie w sytuacjach krytycznych będę zakupywał, to na razie mi to niepotrzebne. No i chyba to wszystko. Ale taki owłosiony, czy taki, co wygląda jak ork? No taki jakby z młotem, taki wielki, nie owłosiony, tylko taki jakby jak ork, no do, ork, dokładnie. I gdzieś taki przeciwnik był, ja z nim nie walczyłem, a ja wiedziałem, że gościu walczył w wcześniejszej fazie, a mimo wszystko, że przeszukałem wszystko, to nie widziałem, żeby... nie wiedziałem żadnego miejsca, gdzie mógłbym spotkać takiego potwora, nie? You'll be slaughtering things in droves. Wszystko to pokupuję, bo to się później później to się odtwarza po danej sekwencji, to zawsze można sobie dokupić. No chyba to wszystko. Nic więcej mi się chyba tutaj nie przyda. Może jedną apteczkę możemy jeszcze ogarnąć. I to by było tyle. I ile mam amunicji? Dwa pociski. Może te dwa pociski sobie zostawię na jakąś akcję. I tyle w tej kwestii. Tutaj mam jeszcze te pociski błyskowo-hukowe, tak? No to ja cały czas korzystam z tych błyskowo-hukowych, no ale nie mam innego rodzaju amunicji. Niestety. Okej, okay, jeszcze można zobaczyć, albo to najpierw zapiszemy i można zobaczyć, czy coś byśmy mogli słuchajcie, jeszcze przygotować u niego, żeby wzmocnić sobie naszą postać. Kuchnia. I co my tutaj mamy? Maksymalnie zdrowie zostanie trwale zwiększone. Nie mamy mięsa. Tutaj też. Nagroda. Maksymalne zdrowie zostanie w znacznym stopniu trwale zwiększone. No to bym chciał, ale... Mięsa. Gdzieś mięso nam ucikło. Także i dobra, tu nic, no nic nie zrobimy w takim razie. I teraz jest pytanie.
Tutaj chyba na razie nic nie zrobimy. Tutaj będzie rozpierducha. Coś czuję, że będzie rozpierducha. W ogóle to co mamy za itemy? Mamy ten klucz. To. Mamy tą korbę. Czyli na ogród nie ma co zasuwać, bo tutaj jest potrzebny jakiś item, którego nie mam. No się zastanawiam. Gdzie jeszcze można by było tej korby? Chyba też nie... A, dobra, i tak to chyba musimy iść w tym kierunku. Bo to chyba korba, ale tam będzie rozpierdziuwa i to na maksa. No nic, i tak mi nic nie zostało. Tak mi nic nie zostało, także zasuwamy. Bo tu byłem. Tu też jest otworzone. Tam też byłem. No tutaj będzie zadyma. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj iść. Zobaczymy. Gra zapisana mimo wszystko. Bo co to przebiegniemy. Aczkolwiek nikt mnie nie atakuje. Spodziewałem się silnego oporu. No dobra. Nie będę narzekał. Słuchajcie, nie będę narzekał, a wiem, że tutaj musimy kordki użyć, no to jedziemy. Dawaj. To wiem, może się zrespią, jak będziemy wychodzić. Wszystko jest możliwe w tej grze. Okej. Kasa, serio? Aha, i tu jest łódka, tak? O, nie wiem, czy to podwieszony most. A, tu jest coś. To tu może korbki trzeba użyć. Dobra, no to się tam przedostaniemy. Udajmy się tą łódką. No zobaczymy. Jak nie, to wczytamy grę. Co tam, Piotrze, u ciebie słychać? Okej. Okay. Że z trzeciej osoby by tu mogli dać. Bo tak człowiek za bardzo tu nie ogarnia. Dobra, wiecie co? Nawrót zrobimy. Zobaczymy coś w tym kierunku, bo to jest chyba ślepy zaułek. To może coś będzie skitrane. Człowiek nie wydaje mi się, ale... No niby coś mamy. F. Wyżej napisałam. Powiedz, że robiłeś kąpiel błotną, ale taki owłosiony, czy taki, co wygląda jak ogrg. Ale to czytałem, Harluś. To czytałam. Wsadź tam rękę, powiesz, że robiłeś kąpiel błotną. Pytałaś się o dwóch tych, o przeciwników. No ci powiedziałem, że jak wygląda tamten boss. I którego nie spotkałem. O! Rybki. Tylko, że akurat nie potrzebuję rybek, ale niech będzie, że... Że zrobimy sobie polowanko. Ryba wyższej jakości. Ryba wyższej jakości. Dawaj, jeszcze jedna. I ryba. Dobra, i to wszystko powinno być. Powinno nam zaliczyć. No, nic nie pokazuje. Jakby jeszcze można było jakąś rybę opolować tutaj, ale raczej nie wydaje mi się, żeby... To jeszcze jakaś rybka była. Czyli marne szanse. Piterek, oki ukończyłeś, widzę, żygola. Tak, udało się. Nożem go pokonałem. Brakło mi totalnie amunicji. I nożem go klepałem, ale się udało. No, pierwszy raz w historii, żebym ja na takim poziomie trudności bossa nożem pokonać, to jeszcze nożem od masła. To jeszcze tego. To chyba. To był chyba historyczny moment
w mojej karierze gamingu. Naprawdę, Piotrze. Naprawdę. Żygolca, tak, Żygolca. Dobrze ująłeś. Żygolca. Dobrze powiedziane. O, tu jest jakaś jaskinia. Nie wiem, czy ja chcę tu iść. Ktoś wczoraj na historycznym stronie mówił, streamie, mówił, że pestek brakło i też nożem chciało. Tak, Witek. Witek mówił. No właśnie, i też tak. Ja, jak Witek mi powiedział, że on nożem klepał, to ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja też będę musiał, nie? Ale mnie niestety to samo spotkało. Też nie miałem totalnie amunicji, słuchaj. Słuchaj, Piotr, totalnie nie miałem, słuchaj, amunicji, nie? Odej, spokój. Ważne, że mamy go już... Mamy go już z głowy. Oho. Amunicja do pistoletu. Antyczna moneta. Dobra, przeładuj pistolet. Pociski bezkowo-hukowe. Pociski wybuchowe. Miny. Oj, tu chyba będzie jakiś rozpierdziel. Skrzynia legendarna. Z zasobami z Resident Evil. Chwyt przedni. Do jakiejś broni. Modyfikacja broni. Wcale mi się to nie podoba. To jest za chwyt przedni? To jest W870. Dobra, to jest do naszego shotguna. Modyfikacja zwiększająca szybkostrzelność. To obejrzyj. Okej. Dobra, to połącz. Załóż modyfikację. O, kurczaki. Kurczaki. No teraz możemy jechać, kurczę. Z frajerami. Tu mam jakąś notkę. Sekwencjonowanie DNA zakończone. 99,95% zgodności z mutagrzybynią z Dalej. Według naszych przypuszczeń odstępstwo o 0,05% może odpowiadać sztucznym zmianom wprowadzonym przez czynnik ludzi. Co by znaczyło, że prawdopodobnie jest to jej źródło. Potrzebne dalsze śledztwo, by ustalić, w jaki sposób The Connections znalazło i wydobyło te pleśń. Okej, dobra, dalej. Kolonia grzybów ciągnie się pod całą wioską. Biorąc pod uwagę incydent w domu Bakerów, nosiciele mutagrzybni są częścią sieci świadomości. Jeśli ta sieć jest połączona z tym miejscem, to można by założyć, że ten organizm jest ich magazynem danych. Jeśli tak, to jakich danych? Szuka Mirandy? Ciekawe. Grzyby. Czyli zaczyna się nawiązanie do Resident Evil 7. Czyli to, co spotkało Bakerów, tak naprawdę ma źródło w tej wiosce. No to impreza się robi coraz bardziej ciekawa. Powiem szczerze, w tej grze. Haluś, jeden jest dopiero jak zdobędziesz kawał tablicy. Aha, kawał tablicy. Aha, właśnie, kawał tablicy, to jest właśnie przed tym. Właśnie przed domem drugiego lorda, tej lalki. Co się szło do obosa, no właśnie. I tam był grób i żeby dostać skarb, musisz kawałek tablicy znaleźć z tego największego. Jak masz ten kawałek i idziesz odebrać skarb, to wtedy on cię atakuje. Właśnie, właśnie. Ja już raz się spodziewałem tego bossa tam, ale go nie spotkałem. No właśnie. Peter, a no tak, Witek. TV trwam, tak, TV trwam. Dzisiaj w sumie, co to już, zaraz pierwsza. No tak, ale ja dzisiaj do drugiej gram. Nie będę dzisiaj szalał. Do drugiej godziny i kończymy. Ja sobie muszę odpocząć praktycznie, bo kurczę. Masakra. Kto to widział, żeby 16 godzin transmisję prowadzić? Dzisiaj obowiązkowo, słuchajcie, kończymy. Kończymy o drugiej i ani minuty dłużej.
Dawaj. Nie mam zamiaru z nimi walczyć. Dobra, przeładuj. No, mam nadzieję, że tam już... Tam chyba nic więcej nie znajdę. Także dobra, jednych przeciwników mam z głowy. Te granaty są dobre do ucieczki. Rozbłyskowe. Że ja to zapamiętam sobie. Na razie nic nie mogę wytworzyć. No, tam też nic nie znajdę, bo sprawdzałem. Jeszcze raz na wszelki wypadek. Dobra, tu były rybki. Okej, dobra. W takim razie będzie wszystko. Także wsiadamy do łodzi. Jeszcze tam drugą stronę tej rzeki sprawdzimy. Harluś, dobra słoneczko, ja lecę spać, dobra, no, trzymaj się pan, no trzymaj się Natuś. Dzięki, że byłaś, że dzisiaj wpadłaś, zobaczyłaś tą historyczną walkę z bossem, nożem do masła. Także trzymaj się, miłych snów ci życzę, dziękuję za miłą obecność, za miłe czatowanko i trzymaj się. Trzymaj się cieplutko Natusia, miłych snów. Miłych snów. Miłych snów, Harluś. No bo jeszcze tam bym sobie sprawdził. Podwieszony most. Kurna, ja jeszcze to przypomnę, żeby tam cisnąć, ale... Jakby co to grę zapiszemy. Znaczy grę, znaczy jakby co to wczytamy grę i tyle. Albo zginiemy i tak trzeba będzie grę wczytać. Na razie nic mnie nie atakuje. Dziwo. Dobra, dawaj. Gdzie my w ogóle jesteśmy? O, tu jest studzienka w ogóle i punkt zapisu, ale obawiam się jakiegoś oporu wroga. Mam dziwne wrażenie. Górski potok w ogóle. Tu jest jeszcze jakaś winnica, też ze skarbem. Ale może ja bym grę zapisał, bo tu jest checkpoint. To może najpierw się do tego checkpointu skierujemy. Później będziemy tam drugą stronę eksplorować, czyli dawaj korbę. Ale strasznie przeszkadza mi ten mikrofon. Muszę go jakoś wyżej ustawić. Okej, jakby co to? Pociskiem w mordę i spadamy. Czyli błyskowym. Nie przypominam sobie tego miejsca w ogóle. To był zamek? Chyba tak. Tej całej lafiryndy w białej sukni, nie pamiętam jak ona się już nazywała. Dimitrescu, o właśnie. Dzień dobry. Ktoś tu mnie atakuje, coś ten? Nie, ale studnie mamy po drugiej stronie. Po drugiej stronie mamy studnie. Okej, dobra, no to dawaj. Sobie odpalimy teraz kłorbkę. Zobaczymy co jest. Tej studzieńce. A, kurna, myli mi się korbka tutaj z tym. Z tym przekrętłem. Okay, no. Nie chcę zobaczyć. Chcę użyć. Dobra. Co tutaj mamy? Drabinę jeszcze, żeby było ciekawiej. Dobra, szczerze powiedziawszy, to ja wolę. Wolę jednak zapisać. Ja nie wiem, co w tej drabinie będzie. I mam jakąś notatkę, nie pamiętam co była za notatka. Skończyłem zamówiony przedmiot, proszę dostarczyć go do domu z czerwonym kominem. Przejdź przez jaskinię do ruin, a potem prosto do wioski. A, chyba że to będzie jakiś skrót. To zaraz zobaczymy. To zaraz zobaczymy. No weź tutaj zapisz. Chyba że jeszcze tamtą drugą stronę bym sprawdził. Zanim tam zejdę. Ale chyba tu nie będzie już dostępu. Do zamku. No raczej nie. Raczej nie. Tu jeszcze zobaczmy. Po tej stronie. Chyba tutaj też żadnego przejścia nie ma. Tutaj coś ukryte. Tutaj naokoło chyba nie. No i tu była korpa i ja z tamtej strony przeszedłem.
tam też pewnie będzie zablokowane, aczkolwiek sprawdzimy, czy coś nowego się nie pojawiło. Raczej wątpię, ale na wszelki wypadek wolę sprawdzić. No każdy item jest na wagę złota. Dobra, sprawdźmy tą część. Zapisałem grę. No tu jest jakaś skrzynia. Vegisan. Kleszcz zrobiony? Dokładnie. Zarąbałem go. Tylko nożem. Nie wiem jakim cudem. Za dużo chyba szczęścia miałem, ale się udało. Kleszcz załatwiony. Dobrze powiedziane. Vegisan, udało się. Co tam u ciebie słychać w ogóle? Coś tam pykałeś? O, tu mamy skrzynię. Grałeś w coś? Mam cię do karabinu snajperskiego. Okej. Okay. Dobra, na przeładuj. To przeładuj i teraz tak. No wiem co tutaj musimy zrobić. Domyślam się przynajmniej. Czyli co? Musimy tutaj może spalić to dziadostwo. Tak się wcale nie rusza. No chodź, typie, chodź. Mam dla ciebie prezent. Dobra. Nic nie wydropiłeś? Smuteczek. Muteczek. Myślałem, że jakieś większe dropy będą. Nie no, kolejny. No nie, tam mi szlak trafi. Pa, jaki cwaniak. A się podpalisz. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że już tutaj nie będziecie łazić. Chyba, że oni będą cały czas się tutaj zlatywać, bo to jest podejrzane, że... nic nikt nie dropi. Cały czas będą się tu kręcić. Niestety. No bo ich to idzie łatwo wymanewrować, chociaż tyle. Mam cię do shotguna. Przeładuj. No jeszcze tu by się przydało to podpalić, tylko nie wiem za bardzo jak. Pani Szereg, użytkownik przeprowadził na ciebie rajd. Witam, pani Szerku, po raz kolejny. Jak tam? Wprawiłeś się w speedrun? Dobra, z poluny. Udało ci się ogarnąć speedruna? No, to trochę bez sensu. Ty, już wiem o co chodzi. Trzeba podpalić typów. Dlatego oni się tutaj cały czas zlatują. Witam i dziękuję za dzika i pozdrawiam wszystkie osoby od dwójka pani Shera. Witam, witam. Pierdol, Spilter mi się zjebał. Pierdolę, Spilter? A co to jest Spilter? Mi musisz tak jak chłop ze wsi, bo ja to nie ogarniam, wiesz? Vegis, chyba ta. O kurde, ja pykam sobie w Red Dead Redemption 2. Przyjemna gierka. Mówisz? Podoba ci się? Podoba ci się Red Dead Redemption? Ja jakoś nie mogłem się przekonać, wiesz? Nie wiem czemu, ale...
Jakoś nie mogłem się do Vegas, do tego Residenta. Ja, znaczy do Residenta, tylko Red Dead Redemption. Ja lubię jakieś, jak gra stanowi jakieś wyzwania. A tu jakoś, kurczę. Jakoś mi ten Red Dead Redemption nie poczuł, ale ja wiem, że ta gra jest całkiem dobra, nie? Naprawdę bardzo dobra, tylko że po prostu nie moje klimaty, wiadomo, nie? I Gothic jeszcze zaczynam, Vegas, nigdy nie grałem, a ponoć warto, bo to jest niesamowity klimat, nie? Niesamowity klimat jest produkcji Gothica, nie? To jest, i warto, tu masz rację, zdecydowanie warto. Zdecydowanie, przyjacielu drogi, warto. Dobra, i to było na tyle. Jeszcze amunicję do Magnum zdobyłem, yeah. Zerowo. No, muszę go wymanewrować. Dobra, skarb wzięty. Także spadamy stąd. Handlarz winnicy jest. No ale... Z tej strony winnicy się nie dostanę. Dobra, spadamy. Nie chcę mi się z tym typie z tobą walczyć. Ciśniemy. Fajne. Fajnie, nawet przyjemne zagadki. Nie mogę powiedzieć. Nawet przyjemne zagadki, także luzik. Także zawijamy. Vegisan. No lubię pojeździć na koniu i sobie pozwiedzać krainę. No tutaj jest łatwiutko, to prawda, ale relaksuje mnie. No nie, wiadomo. Jak najbardziej. Ja na przykład... Powiem ci, Vegisan, że ja lubię, teraz sobie prywatnie czas, znaczy teraz trochę nie miałem czasu, ale kupiłem sobie ostatnio Ghost of Tsushima, nie? I czemu mnie zaliczyło tego, tej studni? A, bo muszę tam wejść. Ja sobie gram w Ghost of Tsushima i tam też jest taki symulator jazdy na koniu, tylko że wiadomo, Red Dead Redemption lepiej to zrobił i sobie tam ustawiłem ten najcięższy tryb miażdżący, nie miażdżący, czyli zabójczy. I kurczę, może ja z konia za bardzo tam nie korzystam, bo ja lubię na przykład, jak ty lubisz po koniu, z konia korzystać i zwiedzać sobie krainy, to ja lubię sobie po prostu tak chodzić z buta, nie? I sprawdzać jak gra wygląda, nie? Jak gra wygląda, jakie ma ten... walory graficzne i tak sobie lubię zwiedzać. Tak samo jak ty, tylko że tak z buta, nie? No i ten Red Dead, znaczy nie Red Dead Redemption, Boże. I ten Ghost of Tsushima, no przy nim się tak relaksuje. Mimo to, że te walki są wymagające. Zależy jeszcze które, ale... Na przykład te walki z tymi takimi mistrzami. Legendarnymi wojownikami, bo to jest coś w stylu Valkyrie z God of War. Są wymagające i czasami się na nich siedzi. Niektóre też walki są dosyć hardkorowe, ale też w większości gra jest relaksująca, nie jest jakoś zbytnie wymagająca. Ale tam ten system walki daje mi tak dużo frajdy. I to już akurat lepiej, bardziej wolę niż taki Red Dead Redemption. Ale jak mówię, Red Dead Redemption jest bardzo dobrą grą, tylko ja nie lubię jakoś klimatu westernów, nie? No po prostu, no zależy, nie każdy lubi dany tytuł, tak? To wiadomo. Ale to nie znaczy, że Red Dead Redemption jest słabą grą, bo nie lubię jej, że ten, to po prostu nie moje klimaty, ale gra jak najbardziej jest kozacka. Jak tak patrząc, Red Dead Redemption 2, a Cyberpunk, panie, to jest niebo a ziemia. No wiadomo, no nie ma to też porównywać, to inne klimaty, ale mimo wszystko no już dopracowanie by mogli, Redzi zrobili takie dopracowanie, jak robią to ci goście z tego, jak się nazywa to studio, które tworzy GTA i Red Dead Redemption? Stars, coś tam, nie pamiętam, no ale czak czy siak, jakby oni tak robili gierki, no to Cyberpunk by chyba był najlepszą grą ever, a tak to taka popylina wyszła. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz premierowy materiał z gry Resident Evil Village po polsku i na najcięższym poziomie trudności, czyli Wioska Cieni Shadow of Village, czy Village of Shadow na pierwszym przejściu. Mam nadzieję, że materiał i seria będzie Wam się podobała. Zapraszam do kolejnych hardkorów odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. I dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego i cześć!